Piłkarze Zagłębia Sosnowiec już w najbliższy weekend zainaugurują grę w pierwszej lidze. Drużyna po spadku bardzo się zmieniła i zmienić jeszcze się może, bo do zakończenia okienka transferowego pozostało aż 6 tygodni. Władysław Szaryński, jeden z najlepszych piłkarzy w historii Zagłębia, liczy przede wszystkim na dobrą grę zespołu. Ale czy to wystarczy, aby od razu awansować? To zależy też w dużej mierze, jaki będzie ten ostateczny kształt drużyny, bo na razie jeszcze nie wiemy, nie? To jest wszystko dopiero, jak to się mówi, komponuje się i zależy, jaki ostatecznie będzie ten skład. No na pewno w większości były takie przypadki, że na przykład drużyna spadała i awansowała, ale jak to się mówi, trzon drużyny zostawał. Tutaj niestety no te wzmocnienia, które były na wiosnę, no nie wypaliły i na przykład w porównaniu do Górnika no było widać różnicę, że jednak ci zawodnicy, którzy tam byli w Górniku, dużo wnieśli, a tutaj no nie zawsze były te transfery się sprawdziły i dlatego no trzeba było się pogodzić z tym spadkiem. I nie jest tak łatwo, żeby zaraz po roku wejść i zawsze no, trzeba mieć taką zasadę, nie wiem, bo nie jestem w tej chwili aż tak blisko klubu, jakie jest nastawienie, ale moim zdaniem na ten sezon by było dobrze, żeby sobie pewnie w tej pierwszej lidze grać. Zagłębie pierwszoligowe zmagania rozpocznie u siebie meczem z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Dobre otwarcie na pewno zmotywowałoby zespół, bo historia już nieraz pokazała, że po spadku nie jest wcale tak łatwo wrócić do elity.